Jak pierwsze przedawcy po urlopach pana Senia, krótko mówiąc. No, myślę, że chłopcy dzisiaj zdrowo pobiegali, bo zagraliśmy naprawdę doskonałym zespołem, który dzisiaj z pewnością fizycznie znakomicie był przygotowany do tego meczu. Zespół bardzo wyrównany, nie mający w swoich szeregach żadnych stałych punktów. I to myślę, że zespół, który w pierwszej lidze i czy w Ekstraklasie swobodnie by sobie w Polsce poradził, tak? Bo naprawdę wyselekcjonowani zawodnicy, to było widać. Zarówno grze obrony całego zespołu, który stosował bardzo agresywny presję. Myślę, że to dobra lekcja futbolu, tak? Dla nas. Myślę, że no, nie mogliśmy dzisiaj jakby konkurować z tym zespołem, bo jesteśmy jakby no, po pierwszym jakby mikrocyklu tygodniowym i absolutnie odstawaliśmy pod każdym względem. A do tego no, jakby piłkarskie umiejętności no, to, jest bardzo duża różnica, ale myślę, że jakby to było tydzień przed ligą, to fizycznie chociażbyśmy się przeciwstawili takiemu zespołowi i wtedy no, mogłoby być trochę inaczej, ale dzisiaj to była zdecydowana przewaga tego zespołu niemieckiego i fajnie, że zagraliśmy, bo to jest fajna lekcja dla nas. Dla mnie trenera widziałem z bliska zespół, który funkcjonuje jak pierwszy zespół Borussii, idzie w tym, praktycznie tym samym systemem grania, także fajna lekcja dla nas. Ja myślę, że na jakim etapie oni są teraz przygotowani do sezonu? Ja słyszałem, że oni tydzień temu skończyli rozgrywki, więc to nie ma... Nie zaczęli przygotować. Oni przyjechali tutaj chyba na takie roztrenowanie, więc to jest zespół, który jest w normalnej formie, tak? Dlatego to było widać zdecydowanie.